У нас на севере есть такое выражение, строганину без водки едят только собаки. Cześć, a w zasadzie dorabo! Witam się z Wami w języku jakuckim, ponieważ jesteśmy w Jakucji, dokładniej w jej stolicy Jakucku, najzimniejszym mieście świata. Przed Państwem kapitan Giovanni Gdziebądź, a ja pokażę Wam, gdzie dokładnie jest. Ktoś mógłby napisać: halko gościu, przecież niższe temperatury niż w Jakucku notowano w Tomtorze, Ojmiakoń i Wierchojańsku. I będzie miał rację, ale populacja żadnej ze wspomnianych miejscowości nie przekracza 2000 osób. A tutaj mamy 1/4 populacji republiki, osiedla, teatry, muzea i mnogoje drugie. Dzień dobry. Dostałem dziś znakomite pytanie na Instagramie. To przy okazji od razu wszystkich zapraszam na Instagrama. Bo jak jesteśmy gdzieś w podróży, to na bieżąco relacjonujemy nasz pobyt i nie trzeba czekać kilku tygodni na YouTube. O, pani będzie przychodzić tutaj między palami. Dobrze, znakomite pytanie brzmiało tak. Gdzie bądź? A czy takie -35 w Jakucku to nie jest przypadkiem jak -5 w Polsce? No nie. To znaczy, teraz jestem bez rękawiczek i jest mi ekstremalnie zimno, a na -5 w Polsce jeszcze bym wytrzymał. Oczywiście, dochodzi jakby kwestia... O, mój autobus, to czekajcie zaraz. Jedziemy do portu. 28 rubli, przejażdżka autobusem miejskim. Jesteśmy w porcie rzecznym na Lenie. Strasznie mnie korci, żeby tutaj polatać. Ale... wracając do poprzedniego wątku, przy -5 w Polsce nie jest tak, że zakładam najgrubszy kaleson, jaki istnieje, z wełny o gramaturze 260 gramów i wciąż czuję mróz, jakby czuję zimno w nogi, więc nie jest tak, chociaż spodziewałbym się, że będzie mi jeszcze zimniej. Myślę, że przy zimnie takim najbardziej zdradliwym elementem jest wilgotność powietrza. Jak byliśmy w Australii, to spotkaliśmy takiego Polaka, który mówi: słuchajcie, tutaj zero to jest najgorsza zima, to jest gorsza zima niż wszystko, co doświadczyłem w Polsce w swoim życiu. Przez wilgotność. Dobra, ja muszę rękawiczki założyć. Jestem na jakuckim targu, gdzie tanio można kupić potencjalne narzędzie zbrodni. Это налим. Сорная рыба, сорная. Благородная рыба, вот чир. Это хорошая рыба, хорошая рыба. Ну, а там заяц? Заяц? Заяц есть. Езу сейчас водки. Тут и мамы щупачка. А вы так в каждый день? Да, каждый день стоит. Вам не холодно? Нет. Нет? Нормально. Ну, а если минус... Привыкли, да? Привыкли, да? Белый лосось, пан, тут и так мне то спредает. To myślę, że chcę coś kupić. A u was, a jesiotra macie? A? Jesiotra. Osiotr. Osiotr. Zapisuję. No, trening można nią robić. Бахтан. Где вы сон? Я с Польши. С Польши, да? Да-да. Понял, да? А сиотр... Ясиотра хотел забачить. Может, не только купить. Но ясиотр есть в червоной книжке. И есть заказ продажи. Это рыба под охраной. Вилку, вилку. Вот нерма, смотри. Нерма уже. Вот, разрезает все. Jesteśmy na kolacji
z naszym nowym kolegą Aleksandrem. Aleksandr, kolegę, ta druk, druk paruski. Rybka nazywa się indygierka. To ryba na zimno. Normalnie jedzą zamrożoną rybę. Ten widelec ledwo wchodzi. Nam są lepiej, tam nie ma. Nie no, całą flaszkę, chłopie. Tu. Moment. Как, не, как пас в саха языку. А. Уруй ахьял. Уруй айхал. Уруй айхал. Найлепша речь в подружи. Вам то вкусное? А ну, конечно, вкусное. Мрожона печень с коня. Delikates, da? Prosto tak. Chodzi. Nie uspiał położyć w rot, już zabierają w drugą. No, indygirka. Super wkusna. Pieczeń, kaszmar. Mnie kuszajec. Мясо с лошади. А у тебя есть дрон? Да. Конечно, есть дрон, а мой зовут Джонсон. Я не американец, родился в Китае, но летаю куда-нибудь. Чи, например, над Леном, 11-ю найдущую реку света. Как размарзне, тими статками можно нём спунуть до Оцеану Арктичного. My nie będziemy odlatywać tak daleko, bo w każdym momencie mróz może mi załatwić podzespoły. Poza tym, chyba tutaj nie wolno latać. Lalalala, test mikrofonu. Którego oczywiście nie wpiąłem, ale pozwolę sobie powtórzyć, co tutaj chciałem powiedzieć. Jakuzk jest największym miastem świata zbudowanym na permafroście, czyli wiecznej zmarzlinie. I bardzo ciekawe jest to, co widzicie pod budynkiem za mną. Blok osadzony jest na palach, ponieważ tutaj nie ma jak kopać fundamentów. Populacja miasta szacuje się na około 250-300 tysięcy i co ciekawe, ta cyfra wzrasta w zimie, ponieważ ludzie z dalszych zakątków Jakucji w obawie przed mrozem przyjeżdżają do swoich krewnych w mieście. Tak przynajmniej czytałem. Trafiają się też podróżnicy zawyżający populację na kilka dni, ale to chyba nieistotne statystycznie. Jest minus 38 stopni i przed chwilą minął mnie koleś w rozpiętej kurtce, w sweterku, bez czapki. Luzaczek. No, to jest dużo bardziej zasadny strój. No ciepłe są, ale nie wiem, jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, żeby w takich wyskoczyć do miasta. Skolka stoi? 30 tysięcy rubli. Dir. Aha, dir. Z jelenia. 1800 zł. No, muszę przyznać, że buty są zaskakująco niewygodne jak na taką cenę. A te buty, które ja noszę, to są śniegowce. Nazywają się Fargo. Tak jak ta piosenka. Co teraz leci? Nie spotkałem śmierci, nadal nie wiem, kto zabija. O, a tutaj warto na chwilę się zatrzymać przy Saha, czyli miejscowej ludności, bo tydzień zajęło mi dotarcie do Jakucka i nie zliczę, ile osób przestrzegało mnie przed tą narodowością. Że jak poproszę, żeby mi zrobili zdjęcie, to już mogę pożegnać się z telefonem. Że non-stop draka. Żeby uważać. Trafiłem w takie miejsce, że aż mnie autentycznie tak zakłuło w środku, bo co innego słyszeć o polskich Sybirakach, a co innego tutaj na minus 40 zobaczyć pomnik Polaków. Pamięci
ofiar zesłań i masowych represji, a także wybitnych badaczy jakuckiej ziemi. Rodacy. Aleksander Czekanowski, Jan Czerski, Edward Piekarski. Wacław Sieroszewski, autor książki Jakuty, która zrobiła z niego ojca chrzestnego tożsamości narodowej miejscowych. Pokazała światu odrębność ich kraju i języka i do dziś traktowana jest jako dzieło narodowe. Poza tym podróżnik, badacz i działacz niepodległościowy. Fascynująca postać, z którą warto się zapoznać. Chyba rozczaruję wszystkich, którzy liczą na to, że pojawi się tutaj jakiś większy wątek o polskich sybirakach. Jestem tu za krótko, żeby temat poznać. Tak naprawdę tutaj poruszam się po jakiejś płaszczyźnie tych zdarzeń w Jakucji. Obserwuję, jak dziś żyją ludzie, ale nie potrafię sobie wyobrazić obozów przymusowej pracy w temperaturach dochodzących do minus 60 stopni. Coś strasznego. Dobra, idę się troszeczkę zagrzać. Co to jest? Jakaś tutaj apteka. Meanwhile in Russia. Robimy zdjęcie paniom w restauracji, okej. Dobra. 3, 2, 1. Siak. Foto. Gdzie to ma twarz? Tu sztuka jakucka na budynku kina. Brylianty. No z tego słynie Jakucja. 1/4 wydobycia diamentów świata ma tutaj miejsce. Ale miejscowe dziewczyny preferują srebro. Dużo srebra. Bardzo dużo srebra. Czy ja lubię Jakuck? Zdecydowanie tak. No, powiedzieć, że jest moim odkryciem roku, to byłby zbyt umiarkowany komplement. Muszę powiedzieć, że Jakuck ze wszystkich moich podróży zaskoczył mnie najbardziej. A oczekiwania miałem wysokie. Jest perfekcyjnie. A co jeśli powiem wam, że Jakucja pokazała Gdziebądźowi zimę w najpiękniejszej odsłonie? Że wsadziła go na psi zaprzęg i skuter śnieżny? Przebrała za DiCaprio z filmu Zjawa i kazała zagrać w lokalnych wiadomościach? Dzisiaj się wybieram do takiego etnoparku, nazywa się Czeczur Moran. Jechałem miejskim autobusem i okazało się, że pan kierowca miał inny pomysł niż mapa. Wysadził mnie dalej i mówi: o, zobacz, tutaj sobie przejdziesz pieszką. Nie ma zasp. Chociaż nie powiem, żeby mi nie było zimno w nogi. What? Okej, tu będzie fajne latanko. Tak jest! Jakie wy jesteście ślicznoty! Co Budda? Co Budda? Co śliczny wilczku! Te sabaczki to nie są husky. To są łajki jakuckie. Katać budzi. Śliczności, śliczności. No, lubią sobie pohasać. Słuchajcie, zanim ktokolwiek mi zarzuci znęcanie się nad psami, one uwielbiają hasać i mają takie zapotrzebowanie na energię, że jak nie biegają, to się męczą. One się nie męczą ciągnąc ten wózek z człowiekiem. Dobrze, tutaj mamy tak zwane sushi jakuckie, czyli straganino. I bierze się to, je się to tak. Sól z pieprzem, miksik na talerz i normalnie ręką zamarzniętą, surową rybę
Чах. Чах. Это похоже на индивидуально. Ну, да. Ее надо и успевать есть, пока она замороженная. То есть несамовита. Замороженная рыба, którą po prostu się tak zeskrobuje, to on może zaraz nam pan pokaże. I z pieprzem, solą pieprzem, cyk. Na dworzu mróz. I co jedzą? Mrożoną rybę. No, wszystko wskazuje na to, że to są moje ciuchy na dziś. Bardzo nieoczekiwanie stałem się bohaterem reportażu lokalnej телевизию, скажи наему. Здравствуйте, вы смотрите региональные вести. Я нагрываю репортаж, хлопаки нагрывают репортаж, а мне нагрывающим репортаж. Буты из ранифера. Тарбаза. Тарбаза. Пожалуйста. Тарбаза называется. Тарбазаны. Тарбазаны. Тарбаза. Тарбаза, а, тарбаза, добре. No i co? Czapka wilcza. No jak Bjorn Ironside. Турист из Польши осваивает езду на собачьей упряжке как раз на спорном участке. Новец! Рушами! Вот! Jadę, słuchajcie sobie tutaj jak król Jakucji. Zarzuca boczkiem jak w szybkich i wściekłych. Dla mnie spełnienie pewnego marzenia, chociaż doświadczenie na maksa turystyczne. It was fantastic. Это фантастика, все здесь просто идеально. Езда на собачьей упряжке была моей мечтой. Посмотрите, как я круто выгляжу. Здесь, в этом комплексе, особенное место. Co, собачка, кохана? Przepraszam, że tak cię ten, że tak cię wymęczyłem. Ale ty chyba lubisz się pomęczyć, co? Łajka. O, ten środek transportu bardzo mi wjechał. Pierwszy raz! Na skuterze śnieżnym! Średnio mogę siebie słuchać teraz czasem, bo czy już sobie nie patrzę, jakbym był za horyzontem zdarzeń. Dostał biało-czerwony charakter. Zanim z zimna odpadnie mi głowa, to chciałem wam tylko powiedzieć, że w Jakucji żyje niespełna milion ludzi. A przypominam, że Jakucja jest no 10 razy większa od Polski. Milion ludzi i więcej niż ludzi jest zwierząt. Ktoś mógłby się zastanawiać, no jak te zwierzaki sobie radzą w takich temperaturach? A tu proszę, normalnie koń, krowa, byk. Element. No, pokarmi i snimaj. Animalny. Kuszaj markowkę. No, łup. No. Karmienie koni. Koń kapeńkę przestraszył się wilka przebranego za blogiera. To znaczy, gdzie bądźcie, przebranego za wilka. Potemu są w szubie. No, a wieś jakucka? O cyk, proszę bardzo. Zamykają się drzwi. Drzwi, dawaj. No i tu mamy kuski, kotki, koczka, a tam? Kozy. Kozy. A lotek gdzieś naczuje. A tak, a tutaj mieszka sobie konik. Ma normalne warunki. A gdzieś karowa noci stoi. A byk? Na ulicy się rynie. A. No więc byk zostaje na noc na dworzu, a krowa i koń się wprowadzają. To ofis na. A ofis. Ofis. Tu jest fajnie, ciepło, mamy mapy. A tu dzieduszce trzeba dać. A, zjeduszka będzie kurić, da? Zjeduszka tutaj się opiekuje tym domem. Jak хороший duch, da? Duch. Co, da? Da. No i pojedziemy. Tu jest tak ciepło, że ja w moim futrze nie wytrzymuję. To jest u nas słoneczny baterii.
Byczku, ty jesteś mistrzem. Ty śpisz, co, minus 40, minus 60, jesteś na dworzu. Cześć, krówko. Pójdziemy. Bardzo fajną rzecz wam pokażę. Hummus. Hummus, da? To jest instrument, który po polsku nazywa się drumlą jakucką. I nie wiem do końca, jak się na tym gra. Chyba to się jakoś tak tutaj wsadza. Nie chcę z powodów higienicznych tego robić. I naciska się tak tą bom, 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 bom. Pokazuję ten instrument, bo jest bardzo ciekawa artystka, nazywa się Olena Utaj i łączy grę na drumli jakuckiej z elektroniczną muzyką trance'ową i dźwiękonaśladownictwem. I'm from Republic of Sakha, Yakutia. I want to share my culture with all the world. Nie wiem, jak tam wasza kolekcja, ale tutaj nosorożec, tutaj mors. Mamy też tutaj stroje szamańskie i elementy kośćca mamuta. Łopatka mamanta. Здравствуйте. Ja nie знаю. Jesteśmy w Muzeum Mamanta. Czyli muzeum mamuta. A, tam pani do was. Mamut jest swego rodzaju symbolem Jakucji, bo to tutaj właśnie odnajduje się najlepsze jego szczątki. Na tym właśnie Jakuci zarabiają mega kasę, a ich sprzymierzeńcem w poszukiwaniu kości czy ciosów, nie mylić z kłami, ciosów mamucich, jest globalne ocieplenie, które odkrywa im nowe elementy. W pociągu koledzy pokazywali mi niewiarygodne nagrania z wyławiania mamucich szczątek z rzeki w północnej Jakucji. Dla miejscowych to białe złoto. O poszukiwaczach mamutów oraz próbach odtworzenia gatunku poprzez pozyskanie DNA z tkanki miękkiej powstał w ubiegłym roku film dokumentalny Genesis 2.0, który polecam zainteresowanym. Naukowcom udało się pozyskać krew mamuta, która nie zamarzła przez 28 tysięcy lat. Mamut włochaty wyginął na terenie Rosji 10 tysięcy lat temu, a pomysł jego odtworzenia polega na pozyskaniu oocytu, czyli komórki dającej początek komórce jajowej, od słonia indyjskiego. Zaszyty tam kod DNA spowodowałby, że słonica surogatka urodzi mamuta. Pracownik muzeum poinformował mnie, że z tego znakomicie zachowanego mamuta, którego odnaleziono na arktycznym archipelagu Wysp Lachowskich, nie udało się tego zrobić. Poszukiwania trwają dalej. No. Także musimy uzbroić się w cierpliwość i zobaczyć, czy i kiedy uda się zbudować ten pierwszy park rodem z epoki lodowcowej. Bo już czytałem, że plany są takie, żeby nie kończyć na mamucie, ale kontynuować później z nosorożcem włochatym, czy lwem. Lew jaskiniowy. Это исключительное якутское явление, когда владелец машины не стесняется надеть простыню на багажник, чтобы его машина не замерзла. Но сейчас на улице тепло, где-то минус 32 градуса, и поэтому машина стоит под просто так. Тепло, 32 градуса. Ну, вот тут и... Ну, уже вечер, все. О, тут мы имеем самоход закрытый и такой огонек. Mu założyli, żeby w ten sposób rozpalać, odpalać. Samy chłodny dzień, skolka gradusów? To było minus 54,
Обычно оно ближе к Новому году, к 31 января. Но бывает по-разному. В tym sezonie najzimniej było w styczniu. To minus 46 stopni. Natomiast historycznie najniższym zarejestrowanym wskazaniem termometra było minus 64,4. Najwyższym plus 38,4, co daje nam ekstremalną różnicę ponad 100 stopni Celsjusza. Dokładnie wszyscy mówią mi tutaj, że teraz to już jest ciepło, że zima się skończyła. Jakby jak, pani, że zima to jest na przełomie grudnia i stycznia, jak jest minus 50, minus 55 stopni, a te 34, co teraz mamy, to na nikim nie robi wrażenia. Tak rozwiązany jest temat ławek tutaj, żeby śnieg nie padał nam pod tyłek. Cyk. Sucha ławka. Jakucja, czy Republika Sacha, jest największym tworem administracyjnym na świecie, nie będącym krajem. A tylko kilka krajów na świecie jest większych niż Jakucja. Jak się domyślacie, od atrakcji do atrakcji jest dość daleko. W sensie, jak powiedziałem, że będę przez tydzień w Jakucku, to ludzie mówią, no dobra, ale to co ty zobaczysz poza Jakuckiem, bo żeby pojechać do Oymyakonu, 15 godzin w jedną stronę. Żeby pojechać do Mirnego, to samo. Gdzieś dalej na północ. Więc między tymi atrakcjami mamy po prostu gigantyczne obszary niezamieszkałej zmarzliny. Tutaj mamy, o kurde, to jest z lodu. What? Tutaj mamy lodowy pomnik niedźwiedzi polarnych. Niedźwiedzi, które tutaj nie występują, to trzeba jasno powiedzieć. Może nawet tak, że będzie jasno. W Jakucku nie ma niedźwiedzi polarnych. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Powiem więcej. Jestem przekonany, że to nie jest dobry pomysł. Językiem obowiązującym w tej części Rosji jest oczywiście język rosyjski. Ale zgodnie z powitaniem istnieje oczywiście też język jakucki. Należy on do rodziny języków turkijskich. Natomiast powiedziano mi, że w całej republice są 3 szkoły w Jakucku, gdzie języka się uczy. Jest on przekazywany z pokolenia na pokolenie w domu. Młodzi ludzie coraz mniej chętnie, tak się patrzą, co ten człowiek gada, coraz mniej chętnie uczą się języka. Wręcz spotkałem się z taką bardzo ciekawą sytuacją, że chłopak powiedział, że on nie jest Rosjaninem, ale w Sacha nie mówi. No, aha, język Sacha brzmi tak, czekajcie, może dosłyszysz aparacie. Dyktafon, nagrałem na dyktafon powitanie Sacha. Możesz nerwy? Nerynergii. Dobro, to jest takie powitanie. Oto jak wygląda pocztówka z Jakucka. Tylko na poczcie można kupić, tak zwane atkrytki są straszne. Na całe szczęście no, takie fotopocztówki duże udało mi się znaleźć. Niestety teraz muszę je wypisać raz jeszcze, bo pani powiedziała, że to nie pójdzie normalnie, więc muszę tu wypisać adresy, ponaklejać. No i niespodziewany wypełniacz czasu w dniu ostatnim, ale co zrobić? Doceniam, że nie trzeba lizać znaczków. Bardzo to doceniam. O, tutaj mamy piękną sztukę ulicy. No smutnie są poubierani ci Rosjanie, mega. To budynek cyrku. O, a tak po mieście jeździ gorąca woda. Jakucki bardzo często spowity jest bardzo gęstym smogiem. Oni to nazywają tuman. A dzisiaj czyściutko słońce świeci, naprawdę
jest mega. Właśnie przed chwilą minął mnie koleś w t-shircie. Nie, tutaj strój. Strój. Tutaj strój jest niesamowicie ważny. I to, co też zwróciło moją uwagę bardzo mocno, to jak wiele osób tutaj nosi te tradycyjne walianki, czyli buty futrzane ze skóry renifera czy z norki. Bo mogłoby się wydawać, że to jest taka rzecz bardziej dla starszej pani. Przynajmniej nam tak kojarzą się futra. Natomiast dla nich jest to część trochę ich tożsamości kulturowej. Dobrze. Pomyślałem, że pokażę wam jeszcze, jak mieszkam w apartamencie w Jakuckie. Mam tutaj bardzo dużo przestrzeni, jest mega gorąco. Te shorty założyłem tylko dlatego, że wiem, że odbijam się w lustrze i nie chciałem biegać w majtkach. To, co dla mnie było bardzo ciekawe, bo spodziewałbym się tutaj trzech kołder i dwóch kocy. Nie, jest sama poszewka na kołdrę. To wszystko. Skąd się bierze tutaj taka temperatura? Podwójna szyba. Ona jest chłodna, ale jest podwójna. Tutaj jak sobie tę terakotkę sprawdzimy, no to ta jest już bardzo, bardzo zimna. Natomiast grzejnik parzy. Po prostu parzy. Sztuka jakucka. O, i odwiedził mnie wczoraj kolega. Kolega z pociągu. I mówi do mnie: Piotr, ty da moj. No, ja mówię: tak, dawaj, paguliamy. W ogóle guliać to jest takie słowo uniwersalne. Bardzo wytrych. Takie interpretuje, że to jest robienie cokolwiek razem. Niekoniecznie musi chodzić o melanż, ale w tym przypadku między innymi. Więc kolega przyniósł do mnie flaszkę i rybę. Domyślna jest Rosjanina, tak? I nie wiem, czy mogę to sobie wpisać w CV, ale upiłem Rosjanina. Tutaj mi Bielek spał bez koszulki w kuchni. No ale Jakut. A oni mają zupełnie inną tolerancję na alkohol i predyspozycję niż my Słowianie. Tu drugi pokój. Miasto jest Jakutsk Aj, chyba nieczynne. Tutaj mamy stadion sportowy, na którym grają prawdziwe konie. Tutaj też zapomniałem podpiąć mikrofon, ale to dobry kadr, aby się pożegnać. Tych, którzy dotrwali do tego momentu, pozdrawiam serdecznie. A tych, którym oczy zaświeciły się na widok pocztówki z Jakucji, informuję, że będą do wygrania na naszym Instagramie, na który serdecznie zapraszam. Jeśli macie jakieś pytania co do tej podróży, zadajcie je pod tym filmem z hashtagiem Kto pyta, gdzie bądzi? Odpowiem w kolejnym filmie prezentującym okoliczne atrakcje. Do widzenia, moi drodzy!